Rafał, jakie emocje? Dzisiaj była po raz pierwszy w życiu w Tańcu z Gwiazdami dogrywka. Czy decydowanie za widzów jest trudne? O jest, to było okropne uczucie, no ale taki regulamin jest tej edycji. Nie chciałem jakby jego doświadczyć, ale no doświadczyłem. No nie jest to łatwy wybór. Całe szczęście, że są cztery głosy, a nie ja tylko muszę decydować. Czy czynnikiem właśnie troszeczkę ułatwiającym podjęcie decyzji było to, że byłeś pierwszy, więc tak naprawdę o niczym nie decydowałeś na końcu? Na pewno, ale nie jest z tyłu głowy, o tym w ogóle nie myślałem. Myślałem, no, żeby jak nikogo tam nie skrzywdzić, no bo ja sam wiem, jak to jest właśnie w tym momencie, kiedy musisz opuścić ten program. No ale takie są reguły, no niestety. Wybrałeś Rafała Zewyruchę, dlaczego? Bo łączy nas imię na pewno. Dlaczego? Bo widzę, że on tutaj w tym programie świetnie się bawi. Robi też fajną robotę z odcinka na odcinek. Taki widać u niego też i progres, nie tylko taneczny, ale też taki widać ludzki. Więc widzę, że naprawdę w dalszych etapach na pewno mu to przysłuży. A czego właśnie zabrakło Natalii Nykiel? Troszeczkę mi zabrakło właśnie, już to powiedziałem dzisiaj właśnie, tej takiej chemii w tańcu, gdzie to jest tak bardzo istotne, że oczywiście kroki krokami, ale też potrzebne jest to, żeby coś jeszcze miało jakąś taką esencję i tego troszeczkę mi zabrakło. Nawet tutaj troszkę Rafał też miał troszkę bardziej wesoły taniec, więc też jakby to też przeważyło w mojej jakby tutaj ocenie, ale i tak Natalia zatańczyła rewelacyjnie ten drugi taniec, zdecydowanie lepszy niż za pierwszym razem. Bardzo pobudziła publiczność, prawda? Tak nagle na koniec po prostu jakby miała w myślach z tyłu głowy, że to może być ostatni występ, więc podbudziła tą publiczność, żeby wstała i tańczyła z nią. Jest tak, ja miałem też, tak doświadczyłem takiego czegoś, jak tańczyłem z Marceliną Zawadzką i mieliśmy taki taniec, że już wiedzieliśmy chyba, że odpadniemy i po prostu tańczyliśmy najlepiej, jak tylko potrafiliśmy i najlepszy mieliśmy z tego fan. I fajnie, jak się odchodzi z programu, jak się czuje się spełniony, że było fajnie na tym parkiecie i że fajnie się stańczyło, a nie, że ojej, coś nie wyszło i muszę odpaść. To tak było właśnie u nich widać. Odpadł niestety też Piotr Ścierczewski, bo dwie pary dzisiaj w sumie pożegnaliśmy. Czego Piotrowi zabrakło i czy szkoda ci Piotra? Na pewno jest tak, że Piotr jest sportowcem, to wiemy o tym, ale jest tak, że ma taki system właśnie tej pracy sportowej, troszeczkę tego artyzmu, aktorstwa też mi zabrakło, gdzie tak można zobaczyć u innych par, które gdzieś tam to bardziej wkładają w swoje choreografie. Tutaj tego troszkę zabrakło, ale i tak uważam, że super sukces, że doszedł do czwartego odcinka. Bałeś się o występ Majki Jeżowskiej? Tutaj w grę wchodziło oczywiście wszelkie kontuzje? Oczywiście, ja już znany jestem z tego, że miałem nieraz okazję opuszczać program przez kontuzję. Z kontuzją nieraz musiałem się zmagać i wiem, że to jest ciężkie psychicznie, obciążenie bardzo duże psychiczne. Wiadomo, fizyczne jest, ale jak się już wychodzi tu na parkiet, to się nie myśli o tej kontuzji, tylko bardziej się właśnie myśli, właśnie, żeby nic się bardziej nie stało. No i trzymałem za nią bardzo kciuki, a wiem, że jest silną kobietą i to właśnie pokazała i cieszę się, że nie zrezygnowała, tylko raczej, że właśnie będzie walczyła i to jest cenne. Ale myślisz, że ta kontuzja będzie się pogłębiać? Jak to jest u was tancerzy właśnie? Czy w miarę większych treningów, intensywności ta kontuzja się pogłębia i wtedy jest gorzej, czy jednak to da się wyleczyć? To jest kwestia, ja nie wiem na jakim stopniu to jest teraz ta kontuzja i na pewno tutaj fizjoterapeuci, rehabilitanci będą nad tym pracować. No na pewno, jeżeli ta noga jest tak obciążona i nie może trenować, no to trzeba troszeczkę na pewno sobie odpocząć, a potem wrócić ze zdwojoną siłą. Zachwycił Maciej Zakościelny, 40, wybitne tango, wszyscy wstali tak naprawdę w sali. Zaskoczony ty właśnie jako taurujon? Zaskoczony, ponieważ może zaskoczony, ale gdzieś tam jak dowiedziałem się, że mają tańczyć tango, to widziałem go w tym charakterze. To jest jego taniec, widać, że on bardzo ten taniec chciał zatańczyć, bardzo się w niego wczuł, fajnie odegrał też rolę tancerza w tym tańcu. Co ja mogę powiedzieć, ma rewelacyjną tancerkę, partnerkę do tańca, która tak naprawdę tak magicznie skonstruowała całą choreografię i zatańczyła tak magicznie, że on też mógł w tej magii być razem z nim.